Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Witamy w kolejnym odcinku Cruisingu z Baldwinem. Są nowe odcinki, wciąż nakręcam nowe odcinki, proszę Państwa, ale różne, dziwne sytuacje się wydarzają. To w jednym filmie ktoś wsadził palec w mikrofon, w drugim filmie był potworny wiatr, nic nie było słychać. Dzisiaj ja pod krawatem i w marynarce będę, proszę Państwa, jeździł tym oto wspaniałym, pięknym Polonezem Karo. Troszkę o historii i tego egzemplarza, i ogólnie Polonezów opowiemy później. Dzisiaj, żeby trzymać też konwencji się, nie wiem, czy pamiętają Państwo film pod tytułem Zabij mnie glino, tam gdzie kolega głównego bohatera ubrał się w garnitur, marynarkę, w krawat i ubrał sobie też okulary i mówił, że po tym wszystkim Mariola nie będzie chciała z nim sypiać. Mam nadzieję, że nie będę miał tego typu przygód i sytuacji i nie będzie tak źle. Proszę Państwa, oto Polonez Karo. Podejdźmy tutaj troszeczkę bliżej. Polonez z 1997 roku jest własnością Tomka, który właściwie podarował mu trochę drugie życie. Nie do końca ma miejsce chyba na to też, żeby trzymać tego Poloneza, żeby po prostu zadbać go w taki sposób, jak on na to zasługuje. Proszę Państwa, ten Polonez to Polonez z silnikiem 1.6 na tak zwanym monowtrysku, czyli jedna z najbardziej popularnych jednostek, najbardziej charakterystycznych dla tego modelu. Silnik dosyć elastyczny, chociaż może nieco mało żywotny. Bardzo chętnie i często zagazowywany. W tym przypadku gazu nie ma, jest po prostu zwykła jednostka benzynowa. Tomek dzisiaj pomaga mi realizować ten film, jest operatorem kamery, dlatego czasem zapytam go po prostu o pewne szczegóły dotyczące tego samochodu. Zacznijmy od początku, proszę Państwa. Początek samochodu jest tutaj. Polonez Karo z tą jakże charakterystyczną atrapą. Wciąż Polonez się zmieniał. Tutaj już jest właściwie finalny moment, to Polonez Karo Plus. Widzicie Państwo starą pannę w nowej sukni. Silnik, jak wspominałem, jest bardzo popularny, ale jednak cały czas bardzo mocno archaiczny. Samochód z 1997 roku z takim silnikiem to wtedy faktycznie było już troszeczkę przestarzałe auto, ale wciąż żyje i wciąż jeździ. Warto zwrócić uwagę, jest dosyć czysto pod maską. Tutaj troszeczkę tego wycieku oleju widać, ale to jest pozostałość z przeszłości, kiedy korek po prostu nie trzymał. Tutaj Tomek już to wymienił i korek po prostu już jest zupełnie sprawny. Zwraca uwagę też to, w jakim stanie jest ten samochód. Proszę Państwa, wszyscy ci, którzy interesują się motoryzacją, poszukują być może Poloneza Karo Plus do zakupienia. To jest właśnie odpowiedni moment. Te samochody jeszcze nie są drogie, wciąż jeszcze nie są doceniane i nie są klasykami, ale bardzo trudno znaleźć naprawdę zadbany egzemplarz. Przede wszystkim korozja trapi te samochody. To jest właśnie to, co jest po prostu bolączką tego samochodu. Szczególnie progi, błotniki, okolice wlewu paliwa. Tutaj w tym samochodzie wszystkie te elementy są w dosyć dobrym stanie. Zwróćcie uwagę. On, mam wrażenie, był garażowany od samego początku swojego życia. Właściwie rdzy jest niewiele. Można by się troszeczkę pobawić jeszcze w różne zaprawki, ale to już po prostu ewentualnie. Zwróćmy uwagę też na charakterystyczne, oryginalne kołpaki DU w kształcie wirnika i opony Dębica Navigator, które też chętnie używam. Opony całoroczne, praktycznie jeździ się przez cały rok, nie trzeba tego zmieniać. Przy tak niedużych mocach można sobie oczywiście z tym poradzić. I zwróćmy uwagę, być może widać jeszcze resory piórowe, tak, proszę Państwa, tak jak w bryczkach, tak jak w różnych archaicznych pojazdach, tutaj też są jeszcze resory piórowe. Na końcu jeszcze bagażnik. Bagażnik dosyć duży, chociaż płytki, ale głęboki. Tutaj te bogate wnęki też umożliwiają schowanie dużo różnych rzeczy. No i oczywiście koło zapasowe, które kryje się pod spodem. Tutaj też wszystko właściwie jest dosyć zdrowe. Można schować cielaka, można schować dwa świniaki. I taką funkcję też pełniły te samochody przez wiele lat na polskich drogach, wsiach i miasteczka. Proszę Państwa, samochód pochodzi z Leszna. Ma dosyć charakterystyczną historię dla tego typu modeli. Pierwszy właściciel przez wiele lat dbający. Później samochód trafia do komisu. Następnie odkupiony jest przez miłośnika. Później trafia w kolejne ręce. Zwykła droga tego typu samochodu. Właściwie nie wiadomo wciąż do końca, jak ona się zakończy. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dobrze, zamykamy. Warto zwrócić uwagę,
uwagę, że to jest normalny Karo Plus. Nie nielubiany Atu, nie już teraz rzadziej spotykany Karo, ale ostatni wypust tego typu samochodów. No dobrze, ja teraz wpuszczę Cię do samochodu, zajmę miejsce za kierownicą i przejedziemy się w nasze ulubione miejsce, czyli na kąpielisko północne i będziemy jeszcze dalej kontynuować opowieści o Polonezie. Proszę bardzo. W tym czasie operator, może mam nadzieję, pokaże trochę wnętrza do tyłu. Aha, tak, jeszcze wnętrze. Można zobaczyć, tak. Classic Auto już jest Polonez. Tak jest. Zwróćcie Państwo uwagę na tapicerkę. Tapicerka bardzo charakterystyczna dla Poloneza Karo Plus. Dosyć niechętnie, powiedzmy, widana przez ludzi. Ona się trochę trudno zachowuje, ten zamsz się odbarwia. No ale dobra, zaraz siadamy. Tak, proszę Państwa, tak wygląda Polonez w środku. Warto zwrócić uwagę na dosyć dobrą kondycję tych plastików. One są przeważnie pogięte, wybrudzone, wyszmelcowane, usyfione. Pozycja za kierownicą dla takiego dużego faceta jak ja jest dosyć, no, dosyć przyjemna, jeżeli się oczywiście odsunie siedzenie na sam koniec. Jeszcze jest regulacja kolumny kierownicy. Aha, no nawet o tym nie wiedziałem. Można dać do góry, w dół, jak komu wygodnie. A jak się tym kieruje? Jak się tym steruje, tą regulacją? Z lewej strony trzeba takie dźwigienki poszukać. Tam pod spodem. Z lewej strony dźwigienka. Tak, tak, tak. Jest. Aha, no proszę. No proszę Państwa, no to już jest faktycznie coś. Mogę sobie go puścić? Pewnie. Okej. Z tymi regulacjami jest bardzo, bardzo fajnie. Pedał sprzęgła jest dosyć sztywny. Hamulec również. Hamulec ręczny działa. Skrzynia biegów również. No dobrze. Światła tutaj, tak? Tak. Położenie pośrednie postojowe, położenie końcowe drogowe, tak? Jak mniemam. Tak? Zgadza się? Mhm. Dobrze, spróbujemy zapalić Polonezę. Samochód pali bardzo ładnie. Światła w ten sposób. Tutaj naciskam na tą żaróweczkę, tak? Tak. Raz i dwa, tak? I działa. Dobrze. Czyli mamy już wszystko włączane. Tutaj jest popielniczka. Dobra, dasz radę się przypiąć? Okay. Jest. No dobrze, proszę Państwa, więc ruszamy Polonezem. W zupełnie innej, nowej odsłonie. Proszę Państwa, tak niestety nie ubieram się do filmów, ale to jest moje po prostu ubranie codzienne do pracy, więc chciałem się troszeczkę od niego wyzwolić. Też, proszę Państwa, ruszamy. Niezwykle płynnie, niezwykle naprawdę delikatnie Polonez rusza. Widać, że silnik nie jest jakimś demonem mocy, ale przyspiesza bardzo, bardzo ochoczo. No właściwie tutaj to ja... O, nawet bieg nie wyrzuciłem, proszę Państwa, tak. Biegi trzeba po prostu wyczuć tutaj. Tak jest. No i po prostu mam pewnego rodzaju wrażenie, jakbym płynął. Samochód kołysze się na tych resorach piórowych z tyłu bardzo, bardzo, no, w sposób charakterystyczny. Ale po prostu jedzie się tym dosyć wygodnie, muszę przyznać. Tak. I skręcamy sobie tutaj na dół. Tak. A to nic. No i dobra. Skrzynia biegów, no, nie pracuje tak jak w Skodzie Felicji, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Jednak ten bieg trzeba po prostu wyczuć, trzeba się ich po prostu nauczyć. Ale samochód jakoś się prowadzi. No, tutaj dużo ukrywać. Wspomaganie faktycznie jest wyczuwalne, chociaż ja mam takie wrażenie, jakbym jechał Skodą Felicją, gdzie ta przykładnia chodzi bardzo, bardzo. Pedały są bardzo blisko siebie, co potrafi być na przykład dla wielu ludzi z dużymi, szerokimi stopami, tak jak ja, mocno zaskakujące. Trzeba nogi rozmieszczać po prostu bardzo szeroko. To jest wyczuciem. I to jest właśnie ta dwójka, której trzeba się po prostu nauczyć. Trójka już chodzi dużo pewniej.
Mam troszeczkę podobne wrażenia do jazdy z kodą Favorit, chociaż Favoritka jest wydatnie lżejsza, jak mi się wydaje, więc podróżuje się nią też troszeczkę inaczej. Samochód faktycznie prowadzi się dosyć lekko, widać, nie ma żadnych zbytnich luzów na przykładni kierowniczej, na przednim zawieszeniu. Przy dodaniu lekkim gazu ochoczo podnosi się pod górę. No tak, całkiem wygląda to sympatycznie. Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest samochód w swojej konstrukcji niezwykle archaiczny. Silnik jest z rodowodu z lat 50., 60. Ta konstrukcja to była jednak po prostu pułapka dla FSO. Należało, oni próbowali oczywiście montować w polonezach Karo silniki z rowera, silniki z Citroena, diesla. Ale niezbyt to się udawało. Po prostu, proszę Państwa, wtedy ta relacja tych cen była po prostu zabójcza. No. Proszę Państwa, proszę sobie przejść, tak? Jedynka. Tak. Tutaj, proszę Państwa, jesteśmy w samym centrum Legnicy. Plac Słowiański. Dawniej Kaiser Friedrich Palace. Mogłaby ta dźwignia tych kierunkowskazów być trochę dłuższa. Albo zamienić miejscami z dźwignią. Z dźwignią. Lusterko chodzi dosyć ciężko, ale może to dobrze, bo nie będzie się przestawiać. I przyspieszamy. Faktycznie przyspieszenie można by nazwać przyspieszenie rubryka. Przyspieszenie nie dotyczy. Przyspieszenie jest dosyć słabe, ale to nie jest samochód sportowy. Zwróćcie Państwo uwagę, że to na przebieg tego samochodu 142 km, ale właściwie nie ma takiego wrażenia, żeby samochód miał zbyt burzliwą historię. To są dwa podejścia. Ja jestem zwolennikiem prawdziwych przebiegów. Niech ten samochód ma na liczniku faktycznie 142 tysiące, a nie skręcone do 80-70, ale żeby to była po prostu prawdziwa dana, która tutaj do nas dociera. Bardzo sympatycznie się tym jeździ. Dwójka. Udało się wbić. Tak. Trójka. No całkiem. Jest dosyć sztywny. Zawieszenie, fotele są dosyć sztywne i nie wszystkim to się z pewnością podoba, ale ma to swój urok. Na trójce bardzo fajnie się zbiera nawet. Tutaj sobie przemkniemy, proszę Państwa, tak na last chance. No. No muszę powiedzieć, że czuję się troszeczkę jak ordynator z filmu Bokowie, ewentualnie jakiś, prawda, lekarz-ginekolog z mniejszego miasteczka w latach 90. Proszę Państwa, te samochody były bardzo popularne, chętnie kupowane przez Polaków. Była to alternatywa dla zachodnich samochodów, na których po prostu na które nas nie było stać. Bardzo wielu ludzi z małych miasteczek, z wiosek kupowało te samochody, wierząc, że dostęp do części będzie bezproblemowy, wierząc, że po prostu polski samochód będzie umożliwiał im tanie i łatwe serwisowanie tego samochodu. Później bardzo wiele się zmieniło. Ludzie woleli samochody zachodnie, nawet stare, które dodawały prestiżu. Samochód nowy, średniej klasy, nazwijmy to, już nie wystarczał. Potrzeba było Audi, potrzeba było Mercedesa, nawet po 10 Niemcach, który będzie robił zupełnie inne wrażenie. Troszeczkę źle pojechaliśmy, powinniśmy jechać do przodu, ale to już chyba za późno, ale tam sobie skręcimy i po prostu sobie odbijemy w lewo. Proszę Państwa, przed nami zamek w Legnicy. Jeden z najpiękniejszych i największych zamków na średniowieczną modłę w Polsce. Proszę Państwa, to największy zamek tego typu, nowoczesny zamek w całej Polsce. Zbudowany w XIV wieku w bardzo sposób nowoczesny z cegły. Tam właściwie kamienia już w ogóle nie ma. Dobrze, poruszamy się teraz trasą na Lubin. Tą trasą właśnie co tydzień jeżdżę do pracy, do Centrum Kultury Muza. Tutaj sobie pojedziemy pod górkę, tak? I ja tutaj zaraz odbiję w lewo. Tak.
hamulce są całkiem niezłe, muszę przyznać. Widać, że była ingerencja, że robiłeś je. A to są też Lukasa hamulce, czy tak, jeszcze... Tak, to są hamulce Lukasa z bębnami z tyłu. Aha. Bardziej skuteczne jak fiatowskie, które miały tarcze z tyłu. No bębny, ja też bardziej wierzę w bębny. Szczególnie one są dużo praktyczniejsze przy hamulcu ręcznym. Przy hamulcach tarczowych z tyłu, w takich tanich modelach, powiedzmy, nie jest to najczęściej dobry pomysł. Przemysław, wjeżdżamy w jedną z najstarszych dzielnic Legnicy, dosyć zdeprawowaną i zdekapitalizowaną, ale bardzo fajnie tutaj o nie. Tak. Podążamy na oczywiście znane Wam kąpielisko północne. Polonezem Karo Plus z 97 roku. Tak, tak, tak. Silnik mruczy sobie tak raźnie, tak. Jestem teraz już na czwórce. Tu jest oczywiście pięciobiegowa skrzynia, tak? Tak. Tak, tak. Tak, tak. Wysiądziemy zaraz jeszcze i obejrzymy sobie go jeszcze trochę i opowiem trochę Państwu o historii w ogóle Poloneza. W schyłkowym modelu tej marki znajdujemy się właśnie teraz. Ja, proszę Państwa, bardzo lubię te końcowe modele. Sam mam 105 na plastikowych zderzakach. O innych samochodach nie wspomnę, ale całkiem sobie radzi. No, na czwartym biegu mamy teraz około 40 km na godzinę, ale on nie zdycha, nie krztusi się. Silnik, widać, posiada moc i posiada duży potencjał jeszcze, żeby jeździć, zwiedzać świat i cieszyć swojego właściciela. Dzisiejsza pogoda wręcz zachęca do tego. Tak, proszę Państwa, tutaj jesteśmy już na miejscu, to jest kąpielisko północne. Tutaj widzę, jakiś busik sobie robi serwis. Staniemy sobie kawałek dalej nieopodal i trochę sobie jeszcze o Polonezie porozmawiamy. A tutaj światła wyłączamy. Ok. Dobra. Tak. I tak. Jazda była bardzo interesująca. Troszeczkę jestem zaskoczony pewnymi elementami, szczególnie sztywnością tego samochodu, ale przede wszystkim egzemplarz. Ten egzemplarz robi bardzo fajne wrażenie. Tak, oczywiście wszystko jest na korbę. Tak, zaraz skończy się, tu pokazuje mi operator, zaraz skończy się czas. Wyjdziemy, pożegnamy się i film po prostu się zakończy. Drugiej części o Polonezie już nie będzie. Przejść za plecy. Tak, proszę Państwa, zobaczyliśmy, przejechaliśmy się dzisiaj Polonezem Karo Plus. Ten egzemplarz, proszę Państwa, bardzo możliwe, że stanie się niedługo kolejnym egzemplarzem w mojej kolekcji samochodów. O tym wszystkim przedyskutujemy i jak to się wszystko skończyło, powiem Wam w następnym filmie. Jeszcze mnóstwo różnych fajnych samochodów zobaczycie w przyszłości, dlatego zachęcam, oglądajcie, subskrybujcie kanał Ojca Baldwina, zadawajcie pytania, wszelkie pytania postaram się rozwiać podczas rozmowy. O Polonezie długo moglibyśmy jeszcze rozmawiać. Warto tylko powiedzieć, że to jest jedno z aut kultowych. Oczywiście w poprzednie modele, najbardziej znany Borewicz, to samochód już z lat 70. I wtedy były jego największe triumfy. Później po prostu było tylko gorzej. Ten samochód to swego rodzaju też przekleństwo dla FSO, bo na nim zakończyła się jego historia. Przez wiele lat nie potrafiono zmienić modelu, kupić czegoś innego. No dobrze, ale już kończy się film. Żegnam. Ile zostało jeszcze? Minuta. Minuta. No dobra. No to w takim razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Jeżeli macie jakieś samochody, które chcielibyście udostępnić do tego, żeby po prostu nakręcić o nich mały, krótki film, bardzo proszę, piszcie, dzwońcie, dawajcie sygnał w różny sposób. Postaram się nakręcić jakiś film także o Waszych samochodach. Do zobaczenia. Do widzenia. Cześć.